One, two, trip. Znowu jesteśmy na lotnisku. Poznań, Ławica. Lecimy do Treviso, czyli będziemy zwiedzać Wenecję. Wylatujemy w czwartek, będziemy wracać w niedzielę, także 4 dni. Natomiast dzisiaj dolatujemy wieczorem i wylatujemy w niedzielę z samego rana. No ale myślimy, że zdążymy zrobić fajny exploring, także... 2 dni na Wenecję to jest w sam raz. Dokładnie. Zapraszamy do podróży. A jak zawsze... Szczegóły potem i zobaczycie, jak to wygląda. A na chwilę obecną tak to wygląda. One, two, trip. Do zobaczenia. Zaraz po wyjściu z portu lotniczego natkniecie się na taki punkt, gdzie można kupić bilety do Wenecji. Bilet w jedną stronę kosztuje 12 euro, a w dwie strony 22 euro. Czas podróży z lotniska w Treviso do Wenecji to 45 minut. No i jesteśmy w Wenecji. Pierwsze wrażenie. Tak to wygląda. One, two, trip. Jest zajebiście. A tak wygląda nasz pokój. Bardzo fajny, klimatyczny. Jest wszystko to, co potrzebne, czyli klima, dobrze wyposażona łazienka. Wszystko schludnie i przyjemnie. A tak oto wygląda nasz hotel. Idziemy właśnie na plac Świętego Marka, czyli do miejsca, które nazywane jest sercem Wenecji. Kiedyś Napoleon nazwał plac Świętego Marka salonem Europy. No i podobno faktycznie tak jest, bo dzieł architektonicznych, które zapierają dech w piersiach, jest tam co niemiara. No i oto jesteśmy, plac Świętego Marka. Przed nami Bazylika Świętego Marka, a po prawej stronie dzwonnica o wysokości 99 metrów, z której roztacza się piękny widok na całą lagunę i Wenecję. No i słynna wieża zegarowa. Zegar na wieży pokazuje nie tylko godziny, lecz także pory roku, fazy księżyca oraz położenie słońca w znakach zodiaku. Most Westień jest połączeniem pomiędzy Pałacem Dożu, w którym był sąd, a z drugiej strony więzieniem. Według legendy więźniowie, którzy zostawali skazani na karę śmierci, przechodząc tym mostem ostatni raz patrzyli na miasto i wzdychali. I stąd ta nazwa.
A tutaj limelka. Nie wiem, czy widzicie, ale ta wieża od kościoła przed nami jest krzywa. No właśnie to jest największy problem Wenecji, czyli podmywane fundamenty. A tutaj most Westin od drugiej strony. No i zdecydowanie mniej ludzi. Najlepsze jedzenie we Włoszech to takie bary przekąskowe. My jedziemy na słabne kanolo, bo już jesteśmy po obiedzie. Teraz w naszym odczuciu nie ma sensu gdzieś się rozsiadać w restauracyjkach. Lepiej takie kawiarenki sobie łapać. Właśnie wdrapaliśmy się na najstarszy most w Wenecji, czyli most Rialto. No i tutaj już jest trochę tłoczno. No i tak to wygląda, 1, 2, 3. No i widoki z mostu Rialto zapierają dech w piersiach. Tak jak widzicie, co jakiś czas są takie transparenty porozwieszane. No mafia wenecjae sakra. Chyba coś tu nie gra komuś biznesowo. Ale jest naprawdę piękne. Początek września. Nie wiem, no my odczuwalną mamy chyba plus 30. Most de Rialto widziany od dołu. Tak to wygląda. Sobie takie aperolki i siedzimy sobie na pomościku nieopodal mostu Rialto. Fajne jest właśnie to w Wenecji, że jest dużo takich klimatycznych miejsc, gdzie można sobie usiąść i kontemplować ten piękny widok w pięknej pogodzie. No i nie wiem, czy widzicie, ale kolejna krzywa wieża. Warto się wybrać do Wenecji, póki jeszcze można. Słyszałem, że od 2022 będą jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o ruch turystyczny. Czyli będą jakieś limity. Generalnie właśnie weszliśmy do Spara, czyli do delikatesów, no i to nie tyle, że chcemy wam pokazać, jakie to są cenki, bo są przystępne, ale zobaczcie, jak to wygląda.
Tak wygląda sufit supermarketu. No i to jest dla nas ciekawe, naprawdę. Nawet zwykły sklep potrafi zachwycić. Kupiliśmy bilet na tramwaj wodny w Wenecji. Koszt 20 euro. Normalnie przepłynięcie kosztuje 7,5 euro, 20 euro kosztuje bilet, który jest ważny 24 godziny. My skorzystaliśmy z tej opcji, jest około godziny 20 w piątek i do 20 w sobotę ten bilet jest ważny, także jak najbardziej polecamy taki wybór, jak i my to zrobiliśmy. No i co? No i za chwilę trip wodny. Do zobaczenia, pa pa! No i tak to wygląda, one, two, trip. Nasza pierwsza podróż tramwajem wodnym. Gdybym umiał śpiewać, zaśpiewałbym parostatkiem w piękny rejs. Niestety nie umiem, ale faktycznie tak się czujemy. Co prawda nie płyniemy parostatkiem, ale płyniemy tramwajem wodnym przez Wenecję. Jest naprawdę pięknie. Ciepły wrześniowy wieczór. No i zarąbisty klimat. No i właśnie mijamy most Rialto. A dziś jako miejsce exploringu wybierzemy pozostałe wyspy Laguny Weneckiej. Będziemy się bujać wszędzie tramwajami wodnymi. Także zapowiada się ekscytujący dzień. Pogoda rewelacyjna, właśnie wychodzimy z naszego hotelu. No tak wygląda najbliższa okolica. Na pozostałe wyspy Laguny Weneckiej można również dopłynąć tramwajami wodnymi, także ten pakietowy bilet za 20 euro na dobę jak najbardziej obowiązuje. No i stacja benzynowa do tankowania łodzi, bo samochodów w Wenecji nie spotkamy. Z racji tego, że są dosyć duże kolejki przy promie do Burano, no to najpierw udamy się na wyspę Lido. Linią 5-2. Na wyspie Lido odbywa się jeden z najstarszych festiwali filmowych i właśnie podczas naszego pobytu
Ono również trwa. Jego chyba 78. edycja. Przyznawane są nagrody Złote Lwy, więc może spotkamy jakąś sławę. To co jest ciekawe na Lido, że jest normalnie komunikacja. Można jeździć samochodami, można jeździć również autobusami oraz jednośladami. W starej części Wenecji mamy tylko kanały tak naprawdę i transport odbywa się za pomocą łodzi motorowych czy też gondoli. Jest zakazany również ruch rowerowy, a tutaj w najlepsze, tak jakbyśmy byli w normalnym mieście. Mieszkańcy Lido chyba uwielbiają rowery. Świadczy o tym ten parking. Taki czaderski hotelik. Lido to już taka bardziej miejska wysepka, ale bardzo urokliwa. Bardzo dużo zieleni i fajny klimat. Lido jest również znane z piaszczystych plaż. Jest to taki nadmorski kurort dla wszystkich urlopowiczów, którzy chcą poodpoczywać na plaży. No i Wenecjan. A tam przed nami plac Świętego Marka. No i tak sobie siedzimy, popijając wodę. Z takimi widoczkami można spędzać sobotnie popołudnie. Za chwilę z Lido odpływamy do Burano. Z Lido popłynęliśmy na Punta Sabioni, bo była godzina do promu do Burano, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tak długo czekać. Jesteśmy na pośrednim przystanku i pijemy sobie piwko i winko. No i tak to wygląda, one two trip. Burano znane jest z koronkowych wyrobów oraz kolorowych domków.
I znowu krzywa wieża. Tym razem na Burano. Burano bardzo dba się o estetykę tego miejsca i o to, żeby wygląda pięknie jak jest, czyli bardzo kolorowo, ale też nieprzypadkowo, bo każdy, kto tutaj mieszka, musi mieć zgodę miasta na pomalowanie swojego domu. Nie może sobie tak pomalować, tylko trzeba mieć zgodę urzędu miasta na to, żeby w danym kolorze swój dom przemalować. Trochę mało swobodnie, ale pewnie dzięki temu jest tutaj po prostu tak pięknie. Dlatego jeżeli wam się wydaje, że to wszystko ma styl, to faktycznie ma, bo ktoś na tym czuwa. No i po ciężkich wojażach wpadliśmy do oto takiej fajnej, klimatycznej restauracyjki. Grazie. Grazie. Jesteśmy w restauracji Trattoria da Gigi. Karafka litrowa wina kosztuje tutaj 15 euro, także całkiem spoko. Spaghetti bolognese 9 euro, a jeżeli chodzi o to, co zamówiła limelka, czyli carbonara, to 12,5 euro. Ceny całkiem przystępne, a lokal naprawdę fajny. Ogródek z dala od zgiełku, niedaleko placu Świętego Marka. No a tak wygląda. Spaghetti bolognese oraz carbonara limelki. Tak to wygląda. Pasta night. Ostatni wieczór w Wenecji. Wieczorem makaronu. Najbardziej cieszy nas pamiątka. Zmierzamy już pomału do naszego hotelu. A tak w ogóle, mieszkamy w dzielnicy Canaregio. Do Placu Świętego Marka mamy około 10-15 minut spokojnym tempem. No i to już kochanie koniec naszej podróży. Wracamy do Polski. Jest za 10:06 i udajemy się na autobus. Było super, no ale czas wracać do szarej rzeczywistości. W sumie nasza nie jest taka szara. No ale co, czas zarobić na kolejną podróż. Autobusy na lotnisko w Treviso odjeżdżają z Piazza Roma. No i to jest na chwilę obecną rozkład jazdy. My odjeżdżamy o 6:20 i powinniśmy być około 7 na lotnisku. Wylatujemy po 8. A na chwilę obecną tak to wygląda. One, two, trip. Do zobaczenia.